Ciężko jest nagrać ambitny film o stacji ładowania, jeśli jest to kolejna stacja ładowania, a one między sobą różnią się głównie niuansami. To, co stoi za mną, to Alfa S AP1000, czyli okolice 1000 Wh, 1000 W prądu, które naraz mogą z siebie wydać, ta stacja może wydać wszystkimi portami, i 2000 w piku. Ma gniazdka i ma panel. I jest teraz dość tania. Dlatego ten film tak trochę w pośpiechu. Bo kod na nią zniżkowy kończy się za tydzień. A jest to zniżka 40%. Sroga zniżka. Najważniejsze, co nie można powiedzieć, to to, że daje to, co producent zapewnia. Czyli kilowata spokojnie wydaje z siebie pojedynczym gniazdem 230 V. Ja miałem ją ostatnio na pikniku modelarskim, gdzie przez 3 dni spaliśmy pod namiotem. Podpinałem pod nią lodówkę turystyczną, podpinałem, w sumie ładowałem absolutnie wszystko, co miałem przy sobie, komputer, drony, modele latające i ekspres ciśnieniowy. Taki mały, na kapsułki, który właśnie zadowalał się 1 W, ale działało. Panie, to jest tak jakby luksowo. Kilowata daje, patrzcie ładnie. Lodówka i ekspres naraz. Do mnie ta stacja przyszła w komplecie. Z takim dość sporym panelem, który to zakończony jest niestety, ale takim wtykiem. I tego mamy kilka metrów i po podłączeniu do stacji zasilania zwykłą beczką 5525 zasilimy ją mocą maksymalnie. Z moich testów wynikło 160 W. Sam panel ma rating na 200 W, ale tego mi się nigdy nie udało uzyskać. Co istotne, to panel składa się w dość małą, wygodną do przenoszenia formę, która mieści się na sztorc w bagażniku pod półką, przynajmniej u mnie w kangurze. Ta wtyczka 5525 to jednocześnie i plus, i minus. Plus taki, że jest to dość popularne złącze, minus taki, że wolałbym XT60, tak jak jest na przykład w EcoFlowach. Tutaj jednak można zrobić sobie takie małe oszukanie i użyć kabla, którego używamy do lutownicy. Bo one z jednej strony mają z reguły XT60, a z drugiej strony 5525. I tak właśnie robiłem w tym wypadku. I dzięki temu kabelkowi, który kosztuje dosłownie kilka złotych, byłem w stanie korzystać z panelu dedykowanego do EcoFlow, który przykleiłem sobie do dachu kangura, znaczy nie dedykowanego, po prostu takiego, który mi pasuje do EcoFlowa, i ładować stację w trakcie jazdy z dachu kangura. Fajnie jest i panel, i stację traktować jako cały zestaw, ponieważ dzięki temu możemy faktycznie poczuć się, jak to jest żyć poza siecią, off-grid. Wyjeżdżając na biwak z pełną stacją, z pełną lodówką i z pełnymi pakietami, wróciłem z tego biwaku, tego pikniku lotniczego, również z pełną stacją. Mimo że lało raz, niebo było dość zachmurzone, a ja też dość sporo latałem. Żeby jakieś wielkie słońce było, to nie powiem. Ale wystarcza. Ta lodówka turystyczna, którą sobie kupiłem, kompresorowa, pobiera maksymalnie 60 W. W trybie eco 35 W. Ona była podpięta non-stop do tej stacji. Ekspres do kawy, ten mały ciśnieniowy kapsułkowy, przez 30 sekund pracy, które potrzebował na zrobienie kawy, pobierał równo kilowata. I również stacja nie zająknęła się ani razu. Nie wydurniam się z podpinaniem jakichś suszarek, Bóg wie czego, wiertarek, wkrętarek, bo poradziły sobie inne stacje, poradzi sobie i ta stacja. Są wiertarki, które poradzą, są wiertarki, które nie poradzą. Będą suszarki, które zadziałają, i będą takie, które nie zadziałają. W moim wypadku lodówka, ekspres do kawy, drony, komputer, wiatraczek. Wszystko naraz. Pełen off-grid w namiocie. Plastik, z którego to jest wykonane, jest takim bardziej plastikiem technicznym, takim budowlanym, trochę takim jak skrzynki warsztatowe, w które pakuje się narzędzia. Fajnie. U góry mamy
Dwa miejsca do ładowania telefonu komórkowego. Nie daje to jakoś dużo. 15 czy 20 watów. Kiedy położy się na tym coś metalowego przy włączonej pętli, wywala czerwoną diodę i nie działa wtedy. Dwa panele bezprzewodowego ładowania, zasilanie DC z zasilacza z samochodu bądź z panelu, 4 porty USB, 3 gniazdka 230 i 12 V. W sumie, to jakby się uprzeć, można by to wykorzystać jako naprawdę duża bateria do gogli. Beczka z jednej, beczka z drugiej, jest gdzie podpiąć i latasz, kierowniku. Z rzeczy tak mniej mierzalnych w sposób taki domowy istotne dla mnie jest to, że jest to dość cicha stacja. Szkoda, że nie ma wbudowanego zasilacza w siebie, tak jak właśnie EcoFlow. Nie ma aplikacji do sterowania, tak jak EcoFlow, ale jest to tani produkt. Posiada same podstawowe funkcje, które działają skutecznie. Gdyby zasilacz był wbudowany w stację, prawdopodobnie udałoby się naładować krócej niż 6, 7, 8 godzin. Teraz niestety tyle to trwa. Podłączysz zasilacz, 200, 250 W, wszystko. Zresztą skłamałem. 180 W. Przynajmniej jest nieduży. Trochę większy od telefonu, znacznie grubszy od telefonu. Ale pamiętacie tą Citeshi, stację, którą miałem? Tamten zasilacz był ogromny. Taki. A wcale nie ładował jakoś dużo szybciej. No ale przechodząc do meritum sprawy, dlaczego ten film powstaje teraz, a nie po moim tygodniowym wyjeździe przez Polskę, gdzie pewnie korzystałbym z tego non-stop i miał jeszcze więcej fajnych przybitek, fajnego materiału? Ano dlatego, że przez ten tydzień skończy się promocja na tą stację. Producent wysłał mi linki do Amazona i kody zniżkowe na ponad 400 euro. Ta stacja, jej cena regularna to jest w okolicach 1000 euro, po zniżkach 659 euro i 350 za panel. To wciąż 1000 euro. A pamiętacie wyjazd w Beskid Niski, drony plus offroad, który odbył się na początku tego roku, zimowy? No to planujemy jeszcze z Pawłem Brzozowskim wersję jesienną. Od 13 do 15 października chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny taki wyjazd. Potrzebujemy ekipy 10 osób. Różnica będzie taka, że raczej nie będzie śniegu, raczej będzie złota polska jesień, no chyba, że napada i będzie dużo błota. To dla offroadu chyba fajniej, dla latania dronami trochę mniej. Na pewno będzie prawdziwy ukraiński chan, taka wanna z gorącą wodą na zewnątrz. Będziemy mieli auta terenowe z instruktorami, tym razem w każdym aucie będzie instruktor. Co nam instruktor powiedział po poprzednim wyjeździe? Ej, to miała być trasa turystyczna, a nie wklejki co 10 minut. A wyszło jak wyszło. Także do tego też zostawiam link pod filmem. Weź sobie, kliknij, zobacz, pomyśl, czy się widzimy w Beskidzie Niskim.